Zawieszenie połączenia Suwałki-Warszawa nie powoduje wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców subregionu Suwalskiego, stwierdza prezes Białostockiego PKS Nowa w odpowiedzi na interwencję prezydenta Suwałk. Sprawę likwidacji kursów do Warszawy przez regionalnego przewoźnika Podniósł jako pierwszy w interpelacji skierowanej do Czesława Rękiewicza, szef suwalskiej rady miejskiej, Zdzisław Przełomiec. Włodasz miasta w reakcji na tę interpelację skierował do prezesa PKS Nowa pismo z apelem, w którym prosił o niezawieszanie i nielikwidowanie połączeń autobusowych ze stolicą. Jak zaznaczył w korespondencji, połączenia dalekobieżne mają bezpośredni wpływ na sytuację mieszkańców miasta, jak też i sytuację uchodźców z objętej wojną Ukrainy, dla których suwałki są miejscem docelowym lub tranzytowym punktem podróży. Pismo trafiło również do rąk marszałka województwa Podlaskiego, Artura Kosickiego. Z opublikowanych w Miejskim Biuletynie Informacji Publicznej dokumentów wynika, że na apelerację Odpowiedział prezes należącej do wojewódzkiego samorządu spółki. Już w pierwszym akapicie podkreślił, że przeanalizował powtórnie podnoszoną przez prezydenta sprawę i stanowiska nie zmienił. Fundamentem decyzji są kwestie związane z rentownością połączenia, wskazuje w swojej odpowiedzi Marcin Doliasz. Prezes PKS-u. W styczniu bieżącego roku utarg z biletów kształtował się na poziomie 19 400 zł, natomiast koszt samego paliwa to 21,500. W lutym bieżącego roku na paliwo wydatkowano kwotę 8 640 zł, natomiast utarg wyniósł 8485 zł. Powyższe wskazuje, że wpływy z biletów z tej trasy nie pokrywają nawet kosztów paliwa, nie wspominając o dodatkowych, obciążających spółkę, kosztach. Napisał do prezydenta Suwok i dodał, że paliwo to nie jedyny koszt ponoszony przez spółkę. Wskazał tu konieczność obsadzenia dwóch kierowców w każdym z kursów oraz opłaty drogowe opłaty za wjazdy na dworce oraz koszty utrzymania taboru we właściwym stanie technicznym. W dalszej części swojej odpowiedzi odsyła włodarza suwałk do jednej z wyszukiwarek komunikacyjnych i wskazuje, że suwałki mają 9 połączeń autobusowych realizowanych przez prywatnych przewoźników autobusowych i 2 połączenia kolejowe. Na podstawie opublikowanej korespondencji nie sposób ustalić, czy PKS Nowa dokonało analizy przyczyn, dla których prywatnym przewoźnikom tak bardzo opłaca się realizować kursy do stolicy, bo trudno nie zauważyć, że to tutaj może leżeć przyczyna ekonomicznej klęski podlaskiej spółki.